dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Pan Profesor Stanisław Waltoś. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Panie Profesorze, proces karny, 14. wydanie, to jest coś niesamowitego. Kiedy ja byłam na studiach, okładka była czerwona, teraz jest szara. Czy będzie 15? O to postara się ustawodawca, a ponieważ wiem, że ustawodawca wkłada maksimum wysiłku, żeby polskie prawo było niestabilne, wobec tego w tej chwili zarówno twórczość autorów piszących o prawie, jak i działalność wydawnictw jest niczym innym jak prawie bezskuteczną pogonią za ustawodawcą. Czyli musi być. Ja tylko mam nadzieję, że ono nie będzie w przyszłym roku. Aha, znaczy chciałby Pan, żeby ustawodawca dał Panu trochę czasu, a tak się może nie zdarzyć wcale. Nie, to na to nie wygląda. Jeżeli w ogóle Kodeks postępowania karnego był nowelizowany prawie 150 razy, prawie 150 razy, to można sobie wyobrazić, a to stało się od roku 1998, kiedy wszedł w życie. To proszę popatrzeć, jak wygląda przeciętna liczba nowelizacji w ciągu roku. Z prawem to jest tak. Prawo powinno być stabilne. Stabilne. Niestety do polskiego prawa to się w ogóle w tej chwili nie odnosi. No, wiemy doskonale, że planowana jest kolejna nowelizacja KPK. Padają też takie głosy właściwie dotyczące obu dużych procedur, że pytanie, czy nie stworzyć zupełnie nowej procedury cywilnej i nowej procedury karnej, nie remontować tych starych. Co Pan o tym myśli? Ja się bałbym. To znaczy musi być nowelizacja, może tak, pisanie nowych kodeksów to nie jest wcale takie proste. Muszą być porządne, aksjologiczne założenia. To jest raz. Po drugie, muszą się do tego zabierać ludzie, którzy się znają na pisaniu prawa. Wreszcie, po trzecie, i to jest w tej chwili fundamentalny warunek, musi być atmosfera polityczna pozwalająca na napisanie rozumnego prawa, które będzie obowiązywało przez pewien, przynajmniej dłuższy czas. Ja rozumiem, że nie byłby Pan przeciwny nowemu kodeksowi postępowania karnego, ale nie teraz, tak? Ale nie teraz. Aha. Panie Profesorze, no więc tak, mamy pomysł na nową nowelę KPK. Ona jest ogłaszana, żeby nie powiedzieć sprzedawana pod takimi hasłami ograniczania formalizmu procesowego. Jak Pan ocenia tą nowelizację? Bo Pan widział przynajmniej część tych przepisów, one są niekompletne jeszcze. Zapoznałem się. Tu chodzi o to nowy... Ten projekt z dnia 12 września roku bieżącego, sięgający 21 stron, to jest prawie 21 stron druku. No cóż, mogę tak powiedzieć, ten projekt biegnie jakby kilkoma ścieżkami. Jedna ścieżka to jest rzeczywiście wprowadzenie nowoczesnej technologii do procedury, a więc zawiadamianie elektroniczne, powiadamianie, wykorzystywanie świata wirtualnego. To jest w porządku, to jest naturalne, to musi być zrobione. Natomiast są kolejne wątki. Pierwszy wątek to jest wątek zmierzający do dania większych uprawnień prokuratorowi, no niestety kosztem gwarancji procesowych oskarżonego. Klasyczny przykład. Zaplanowana nowelizacja przepisów o uchylaniu tajemnicy zawodowej, a szczególnie dziennikarskiej, lekarskiej, adwokackiej, radców prawnych, tylko przez prokuratora, czyli przez organ, który jest podległy władzy wykonawczej, to jest bardzo niebezpieczne. Ale akurat z tego prawdopodobnie się ministerstwo wycofa. Ale gdybyśmy przejrzeli sobie parę takich rzeczywiście nowości tutaj. Ma być ograniczone tak zwane odczytywanie. I tutaj taki przykład mam gdzieś podawany ostatnio bardzo często. Sąd w Elblągu, to był sąd rejonowy zdaje się, przez rok odczytywał 5000 stron akt sprawy. Zgadzamy się chyba, że to nie jest normalne, tylko pytanie, czy nowe KPK to zmieni? Ministerstwo wpadło w pułapkę, którą samo stworzyło. Jeżeli ministerstwo przeprowadziło nowelizację polegającą w roku 2016, polegającą na odwoływaniu wielkiej reformy, która właśnie ograniczała ten nadmiar dokumentów, to rzecz jasna, że musiał być skonfrontowany rzeczywiście z tymi tysiącami aktów. A czy pan profesor myśli, że wycofanie się tam po niespełna 10 miesiącach, jeśli dobrze pamiętam, z procesu kontradyktoryjnego, ten nowy projekt jest takim jakimś ruchem, że no dobrze, tamto zamknęliśmy, ale zrobimy swój? Czy to jest taki ruch... Wycofanie się w roku 2016 tak. z tej wielkiej reformy kontradyktoryjnej procesu karnego, no niestety było objawem po pierwsze światopoglądu prawników oraz polityków. Dlatego, że dla nich nie do przyjęcia był pełny dialog w procesie. Pełny dialog w procesie jest do pewnego stopnia odbiciem równocześnie dialogu w społeczeństwie. To są rzeczy ze sobą zawsze związane. To był błąd pana zdaniem, wycofanie się z tej nowej... To jest raz. Po drugie, to był bardzo silny ukłon w kierunku prokuratorów. Bo przecież ta wielka reforma wprowadzająca w pełni proces kontradyktoryjny nie była niczym innym jak wielkim obciążeniem dla prokuratorów. Nagle prokurator właściwie jest osoby, która może być lub może nie być na rozprawie, bo nic od niego tak naprawdę do tej pory nie zależało. Nagle został obciążony obowiązkami, nagle musiał się nauczyć sprawy, nagle musiał składać wnioski, musiał wygłosić przemówienie, pisząc akt oskarżenia musiał go wytezować i tak dalej, i tak dalej. Musiał stać się partnerem obrońcy, a to była robota, po prostu. Tak, ale było też sporo głosów, że to z kolei powoduje jakąś taką niebywałą bierność sądu, zbyt daleko idącą. Ale tak o to chodziło, ale o to chodziło. Sąd nie ma się angażować w proces, zdradzając po pierwsze własne stanowisko, angażując się tak, że w tym momencie, w pewnym momencie mamy na dobrą sprawę jakby dwóch oskarżycieli na rozprawie. Dochodziło do zachwiania równowagi. Proszę popatrzeć, w systemie common law, który no przecież na miłość boską funkcjonuje ciągle. Jakoś te wyroki zapadają, bardzo szybko. Procesy w systemie common law nigdy się nie ciągną latami. Jeżeli proces w ogóle od początku do końca ciągnie się około roku, to jest dzika awantura w krajach common law, a u nas sprawa o każdą zbrodnię nie trwa nigdy krócej, łącznie z postępowaniem przygotowawczym, rozprawą oraz postępowaniem odwoławczym, krócej aniżeli 1,5 do 2 lat. No więc po prostu mówiąc inaczej, system common law jednak wygrywa. A między innymi system common law polega na tym, że nie wszystkie dokumenty trafiają przed sąd. Sąd jest bierny, ale sąd jest uważny. Sąd czuwa nad procesem. A strony doskonale wiedzą o tym, że należy przedstawiać to, co służy po prostu osiągnięciu celu procesu. Panie profesorze, myślę, że warto wspomnieć o tym, że w tej wycofanej nowelizacji były też tryby konsensualne gdzieś tam planowane dość długo i pamiętam, że kiedy zrezygnowano z procesu kontradyktoryjnego, pojawiały się takie głosy, że no wreszcie bogaty oskarżony nie wykupi się, mówiąc krótko. To myśli pan, że to była przesada? Czy... Konsensualizm ma dwie silne zalety. Pierwsza zaleta to jest to, że konsensualizm daje szansę pokrzywdzonemu. Daje większe szanse pokrzywdzonemu uzyskania zadośćuczynienia, uzyskania odszkodowania za wyrządzoną szkodę. To jest jedno, bo jak się pertraktuje, to się mówi dobrze, możemy popuścić trochę na wymiarze kary, ale co i za co. Jest taka stara rzymska zasada, do ut des. Ja ci coś dam, ale ty mi też coś dasz. Wobec tego i państwo jest zainteresowane w tym, żeby człowiek, który doznał szkody, żeby jednak równocześnie mógł mieć naprawioną tę szkodę. Ileż razy przecież się zdarza, że pokrzywdzonemu się ukradną, obrabują go, zniszczą dom i nic, koniec. A teraz chodzi o to, że pokrzywdzony powinien mieć naprawioną szkodę, powinien uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie szczególnie, na przykład za wyrządzoną mu krzywdę moralną i tak dalej. To daje konsensualizm, pertraktację. Jeszcze jest jeden praktyczny, bardzo silny argument. W tej chwili jest tak, że około nieco mniej niż 50% spraw jest rozpoznawanych w trybie konsensualnym. Gdybyśmy skasowali konsensualizm, gdybyśmy skasowali te porozumienia, to dogadywanie się, to nagle trzeba prowadzić rozprawy w tych wszystkich sprawach, których się w tej chwili nie prowadzi. Zawali się system. A proszę zwrócić uwagę, że wymiar sprawiedliwości pod względem personalnym jest zdecydowanie niedofinansowany. Przecież brakuje etatów. Od dawien dawna mówi się, trzeba uzupełnić brakujące etaty, zapełnić je. Kiedy pani słyszała ostatni raz o powoływaniu sędziów na stanowiska? Sędziów mamy tyle samo od lat, około 10 tysięcy. Była mowa o sądach najwyższych, Sądzie Najwyższym, ale nie o sędziach sądów rejonowych i tak dalej. Wakaty rosną, rosną, rosną. Panie profesorze, gdybyśmy wrócili jeszcze do tej planowanej w tej chwili nowelizacji i do takich rozwiązań, które gdzieś są w niej promowane, ma być odstąpienie od przesłuchiwania wszystkich pokrzywdzonych. Chodzi o sprawy typu Amber Gold na przykład. Tak. Czy to jest dobry pomysł? Proszę pani, to jest pomysł rozpaczliwy, kiedy się ma do czynienia z tak zwanymi mamucimi sprawami. Ta ogromna ilość pokrzywdzonych, na przykład właśnie w sprawie Amber Gold, te zmiany projektowane są prawdopodobnie pod kątem przyszłego procesu. Prawdopodobnie, że nie wszystkich będziemy ciągnąć pokrzywdzonych na rozprawie. Ja to do pewnego stopnia rozumiem. Tylko że w sprawach nie mamucich to może się fatalnie obrócić przeciwko samemu pokrzywdzonemu, bo nagle po pierwsze pokrzywdzony się w ogóle nie dowie o tym, że jest pokrzywdzony. Po drugie, jak się dowie, że jest pokrzywdzonym, to nie zostanie zawiadomiony o tym, że toczy się postępowanie, a potem nie zostanie przesłuchany. Więc to są pułapki, które tutaj mogą zacząć działać na niekorzyść pokrzywdzonego. Rozwiązanie dość rewolucyjne, czyli prowadzenie postępowania dowodowego pod nieobecność oskarżonego. Tam mamy działanie przeciw obstrukcji procesowej i tu też taki słynny przykład. Sąd rejonowy w Chełmie z 41 terminów odwołano na przykład 35 rozpraw. Pytanie, czy to dobre rozwiązanie? No, oczywiście z takim zastrzeżeniem, że oskarżony czy pełnomocnik będzie mógł na kolejnej rozprawie złożyć wniosek o uzupełnienie materiału dowodowego. Czyli krótko mówiąc, staw się, panie oskarżony. To jest to założenie. Proszę pani, identyczne przepisy są w Niemczech. Aktualne. Mniej więcej one są bardzo podobne w tej chwili. Tylko jakoś sądy sobie dają radę po prostu jednak z tym. Po prostu po pierwsze, jest coś na kształt jakby swego rodzaju lojalności zawodowej. To znaczy sędzia jak się umawia ze stronami, to te strony dotrzymują. Proszę państwa, rozprawa tego a tego dnia, wszyscy się zjawiamy. W Niemczech dotrzymuje się tego słowa. Po prostu. Rzeczywiście, ja to obserwowałem. Bardzo często bywałem na rozprawach w Niemczech i ja to widziałem. Bo my mamy problem z obstrukcją procesową. Mamy. To trzeba to powiedzieć. Tylko u nas, powiedziałbym, z tą wzajemną lojalnością, szczególnie adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, no powiedziałbym, że nie jest tak do końca. To jest jedno. A poza tym, tu jest pewne zjawisko odraczania, przesuwania, odsuwania w czasie. Pewni ludzie wyrazili taki pogląd, że tym więcej jest odsuwania w czasie procesu, im jest młodszy sędzia. To wygląda na to, że czasem w sprawach bardzo trudnych jest swego rodzaju jakby lęk przed rozstrzygnięciem, jakby odsuwanie w czasie. A co się jeszcze wydarzy? Nie wiemy. To chyba jest pewna funkcja braku doświadczenia. Pewna funkcja, powiedziałbym, nadmiaru chyba oczekiwań w stosunku do sędziów. Czyli, że młodszy sędzia czasem się daje wozić za nos po prostu. I jeszcze jest jedna, ja o tym później powiem. Proszę powiedzieć, nasz proces w Polsce jest procesem jednoosobowym, jeżeli chodzi o rozstrzyganie. To jest jeden sędzia. W roku 2007 została zlikwidowana na dobrą sprawę kolegialność orzekania w sądach, nie tylko sądach rejonowych, pierwszej instancji, w tych najczęściej rozpatrywanych, ale również w sądach okręgowych, mianowicie tam, gdzie się nie orzeka w sprawach o zbrodnie. Tylko w sprawach o zbrodnie obowiązkowa jest kolegialność, to znaczy jeden sędzia plus dwóch ławników, względnie jeden sędzia plus dwóch sędziów. I co się stało? Sędziowie orzekają sami. Nie ma gorszej rzeczy, jak niemożność naradzenia się z innymi w trudnej sprawie. A sprawy stają się z roku na rok coraz bardziej trudne. Coraz więcej przepisów, które naruszają ludzie, coraz więcej komplikacji dowodowych, coraz więcej trudności dowodowych wynikających na przykład z tego, że bardzo wiele przestępstw popełnia się przy pomocy internetu, komputerowych, zupełnie nieznanych, globalnych, sięgających za granicę swoimi mackami. I to wszystko ma rozsądzić jeden sędzia. Jeden sędzia. Więc czy nie można wobec tego i jednak chyba trochę bronić tego sędziego? Niechże on ma chociażby tych dwóch ławników. Ktoś powie tak, ach, ci dwaj ławnicy, oni się nie znają na niczym. Na to ja powiem tak. Jeden sędzia, kiedy wydaje orzeczenie, myśli na milcząco. A jak wygląda myślenie w obecności dwóch innych? Na głos. Czy pani zauważyła, że jest istotna różnica pomiędzy myśleniem na głos, a myśleniem niewerbalizowanym, przebiegającym w mózgu? Jest. Myślenie głośne, tak jak ja w tej chwili właśnie do pani na przykład mówię, ja jednak się staram się na ten ułamek sekundy przed wypowiedzeniem zdania uporządkować. Ja nawet, co więcej, w tej chwili, kiedy ja do pani mówię, ja przeprowadzam wewnętrzną kontrolę swojego myślenia. Najpierw skontroluję, czasem udaję, że ja robię jakąś przerwę na przecinek, ale nie, ta przerwa jest na przemyślenie, zanim powiem to zdanie. I to samo jest w orzekaniu, to samo jest w rozmowie z ławnikami i z innymi sędziami. Mówiąc jeszcze inaczej, myślenie zespołowe jest myśleniem refleksyjnym. I na tym skończę. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, że pan profesor jest nie tylko naszym wspaniałym autorem, ale był kiedyś prokuratorem przez 10 lat. Jak to się stało, panie profesorze, że pan został prokuratorem? Dlatego, że chciałem być sędzią. Ja padłem ofiarą systemu, który wtedy obowiązywał. W roku 1954, kiedy kończyłem studia, stawiłem się na komisję przydziału pracy i pytają się mnie przewodniczący, już nieżyjący człowiek, zresztą bardzo sensowny człowiek, profesor Ritterman, pyta się mnie, a pan co by chciał? Ja proszę skierowanie do sądu na aplikację. Proszę o Kraków. A dlaczego Kraków? A no bo ja może będę chciał kiedyś pisać prace doktorskie, chciałbym być blisko ośrodka uniwersyteckiego. A tak, to zaraz, mamy tu Lublin, a dostanie pan do Krasnego Stawu na aplikację i będzie sobie pan dojeżdżał do Lublina, tam proszę pana są dwa uniwersytety. I wsunął mi ten nakaz pracy. Każdemu to, na czym mu nie zależy po prostu. Wyszedłem na korytarz, oglądam to, mam taką markotną minę i nagle zjawia się na końcu korytarza człowiek, który chodził. Był to prokurator po kursie, ale bardzo przyzwoity, porządny człowiek. Nikt nigdy do niego nie miał wcześniej, później, kiedy był na emeryturze, żadnych pretensji. I on mówi, różnica wieku była 20 lat. Panie kolego, co to taka ponura mina? No panie prokuratorze, no niech pan popatrzy. Wie pan co? Niech pan jutro do mnie przyjedzie. Będzie u mnie prokurator wojewódzki. Porozmawiamy. czy by nie można było pana na aplikację do prokuratury przyjąć. Pojechałem, przedstawiono mnie i komisja przydziału pracy zmieniła przydział z sądu w Krasnym Stawie na prokuraturę miasta Krakowa. I tak zostało, ale chciałem być sędzią. No dobrze, to wiemy, jak pan został prokuratorem, a jak pan przestał być prokuratorem? Tak, bo potem przyszły przepisy. Ja już byłem, ja łączyłem w pewnym momencie, od pewnego momentu łączyłem asystenturę razem z pracą w prokuraturze, ale potem przyszedł przepis, który w ustawie o szkolnictwie wyższym, który zakazywał łączenia praktyki z wykonywaniem zajęć na uniwersytecie. Musiałem coś wybrać. Wybrałem uniwersytet. I tak zostało. A nie kusiła pana nigdy adwokatura? Nie myślał pan o tym, żeby zostać obrońcą w sprawach karnych? Nie, nigdy nie nęciło mnie to, natomiast nęcił mnie ciągle sąd. I to zdradzę, kawałeczek biografii. W roku 1990, kiedy tworzył się nowy Sąd Najwyższy, zadzwonił do mnie doktor, późniejszy profesor Tomasz Szczębosz. Czy mógłby pan do mnie przyjechać? Przyjechałem. Wszedłem do gabinetu, a on organizował nowy Sąd Najwyższy w nowym składzie. I zaproponował mi stanowisko prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Podumałem chwilę i powiedziałem tak. Ja się muszę zastanowić nad tym. Wie pan, jest ktoś w Krakowie, bez kogo żadnej życiowej decyzji ja nie podejmę. Domyśla się pan kto. A oczywiście wiadomo, że chodzi o żonę. Jasne. No wobec tego wróciłem do domu. A Dorota, moja żona, mówi tak. Co, chcesz, żebyśmy się z całym tym Majdanem, z tym wszystkim przenosili? No chyba to nie ma sensu. Bo tak dojeżdżanie na 5 dni Warszawa, a reszta Kraków, nie, to w żadnym wypadku. I był jeszcze jeden powód. Ja w tym czasie bardzo byłem zaangażowany w sprawy Collegium Majus. Ja byłem dyrektorem równocześnie, to takie było moje drugie życie, dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. To należałoby porzucić, koniec, pożegnać. A akurat cały szereg przedsięwzięć tam w tym momencie zostało rozpoczętych. I wtedy wpadłem na pomysł. W katedrze miałem znakomitego młodego człowieka, bardzo zdolnego, świetnego prawnika, doktor Zbigniew Doda. I ja go zaprosiłem do siebie, powiedziałem mu, że ja go zaproponuję do Sądu Najwyższego. Żeby Szczębosza nie zostawić na lodzie, wsiedliśmy obaj do pociągu, obaj pojechaliśmy do Warszawy. On został, Doda został przed pokojem, ja wszedłem do gabinetu i w gabinecie mówię, jak rzecz się przedstawia. I wtedy, ale panie ministrze, żeby pan nie został na lodzie, to ja mam dla pana kogoś przed pokoju. A kogo? Dodę. A to jest dobra propozycja. I tak się stało. Doda został sędzią Sądu Najwyższego, potem został po kilku latach prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego, ale niestety koszmarna choroba go zabiła. Czyli krótko mówiąc, Kraków jest takim też głównym bohaterem pana życiowych wyborów. I z prokuraturą, i z Sądem Najwyższym. Bo życie jest co chwilę jednak areną wyborów. Panie profesorze, sporo się dzieje w tej chwili. Mieliśmy cykl dyscyplinarek sędziowskich z różnych powodów. Za to, co sędziowie mówili, za to, co sędziowie rysowali nawet, za symulację rozpraw w togach. Co pan o tym wszystkim myśli? Te dyscyplinarki w znakomitej większości nie mają nic wspólnego z przewinieniami rzeczywistymi dyscyplinarnymi. To jest dyscyplinowanie niepokornych sędziów. To jest naruszanie zasady niezawisłości sędziów. To jest nawet, powiem dalej, bardzo często próba traumowania. Jeżeli w tej chwili sędzia Żurek, były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, i były rzecznik Sądu Okręgowego w tym momencie jest wzywany na przesłuchania za wypowiedzi, które się absolutnie mieszczą w ramach wypowiedzi niezawisłego sędziego, to już jest źle. Ale co więcej, rzecznik dyscyplinarny zażądał akt sprawy za ostatnie 4 lata i teraz będzie przeglądał każdą, czy coś przypadkiem się nie znajdzie, czy może o kilka dni uzasadnienie zostało napisane zbyt późno, a może gdzieś coś się zdarzyło. Co to jest? To jest trałowanie po to, żeby znaleźć powód do postępowania dyscyplinarnego. To jest wszystko to, co się dzieje w tej chwili, jest groźne i to oznacza zagrożenie dla niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów. No mamy też nową skargę nadzwyczajną, myśląc o sądzie. Co pan na to? Ja się pytam, po co ta skarga nadzwyczajna, jeżeli jest bardzo szeroka skarga kasacyjna. Skarga kasacyjna powinna być w zasadzie ograniczona w ogóle tylko i wyłącznie do zarzutów natury prawa. Ale proszę pani, nowela, jedna z ostatnich nowel z roku 2016 przyznała ministrowi sprawiedliwości prawo zaskarżania wyroków części dotyczącej kary, powtarzam, kary, również prokuratorowi generalnemu i dając mu dodatku na to przedłużony termin nie pół roku, tylko całego roku. Czyli już właściwie na dobrą sprawę w roku 2016 minister sprawiedliwości, prokurator generalny w jednej osobie uzyskał to, na czym mu najbardziej zależało, a więc wpływanie na wymiar kary w wypadku wyroku prawomocnego. A teraz ta skarga nadzwyczajna w dodatku na podstawie przepisów wprowadzających przez 20 lat, przez pewien okres będzie można podważać prawomocne orzeczenia, a klauzula uprawniająca do wniesienia skargi nadzwyczajnej jest ogromnie szeroka. I co? Jak to się nazywa? Co ma wspólnego to wszystko właśnie ze stałością stosunków prawnych, ze stabilnością prawa, powiem więcej, z bezpieczeństwem prawnym człowieka. A czy losowanie spraw to dobry pomysł pana zdaniem? Pomijając fakt, że system działa nie najlepiej, zdaje się, ale sama idea. Trudno na ten temat powiedzieć w tej chwili. Za krótko jeszcze, prawda? Właśnie, zobaczymy. Panie profesorze, bo my sporo o procesie karnym, a mamy tutaj świetną jeszcze grabież ołtarza Wita Stwosza. Pan kochał historię zawsze, czy nie? Czy to się gdzieś taka ciekawość w pewnym momencie u pana zapaliła? To książka jest wynikiem tylko, powiedziałbym, pewnego przypadku. Ja o tym pisałem we wstępie. Zostałem pewnego dnia poproszony o to, żeby wygłosić referat na ten temat w rocznicę powrotu ołtarza mariackiego do kościoła mariackiego. Taki referat napisałem, zacząłem grzebać w aktach w archiwum miasta Krakowa, a potem wpadłem na pomysł, żeby z autorką jakby sąsiedniego referatu, panią doktor Agatą Wolską, żeby razem napisać książkę en bloc, żeby ta książka była oparta o archiwalia niemieckie, angielskie, francuskie, amerykańskie. I to się stało. No właściwie chyba nie ma dokumentu dotyczącego grabieży i odzyskiwania w archiwach europejskich i Stanów Zjednoczonych, który by nie został przez nas wzięty w nasze ręce. Ja muszę panu powiedzieć, że tą książkę czyta się jak świetny kryminał. To jest książka historyczno-prawna, ale jest też takim wciągającym niezwykle kryminałem, tak bym to mogła określić. No bo obrót wypadków był sensacyjny od pierwszej chwili. W ogóle sam pomysł rozebrania ołtarza mariackiego po raz pierwszy od jego ustawienia w roku 1489. Sam pomysł rozebrania. Więc to już było coś niezwykłego. Co więcej, sam pomysł transportu go galarami, Wisłą do Sandomierza i jeszcze w dodatku dramatyczna historia polegająca na tym, że ten galar rankiem 1 września dopływa do Sandomierza. Oni są już szczęśliwi. Wszyscy na pokładzie galaru, no już 3 dni pływania wreszcie się kończą. I w tym momencie samoloty niemieckie obrzucające bombami Sandomierz szczęśliwie bomby nie trafiły w galar. A to jest kwestia tylko jakiegoś przypadku, że wtedy bomba nie trafiła. Nie mielibyśmy. Taką zagadką nie do końca rozwiązaną z tego, co pan pisał, było to, kto tak naprawdę podjął decyzję o tym, żeby wywieźć ołtarz. Czy ma pan jeszcze jakiś taki niedosyt, do czegoś pan nie dotarł, do czego pan chciał dotrzeć w związku z pisaniem tej książki? Wie pani, oczywiście jak zawsze chciałoby się coś innego zrobić. Fascynuje mnie oczywiście do dnia dzisiejszego problem rewindykacji, bo rewindykacje są niezakończone. Ciągle jest cały szereg dzieł sztuki, które zostały zrabowane w czasie II wojny światowej i to po obu stronach naszych granic. Jest sporo przedmiotów ciągle w Stanach Zjednoczonych, gdzie one trafiły, ciągle w Niemczech, ale przecież tak zwane trafiejne brygady działające na polecenie władz sowieckich zabierały co się dało, szczególnie z naszych ziem zachodnich. I cenne rzeczy, cenne obiekty znajdują się. Znajdują się w Ermitażu, znajdują się w Kazaniu, to my wiemy, w Nowogrodzie, znajdują się w Muzeum Puszkina w Moskwie. Aktualny stan stosunków politycznych i prawie żaden stan stosunków kulturalnych na dobrą sprawę uniemożliwia jakiekolwiek w tej chwili rozmowy, a takie rozmowy trzeba prowadzić. Nie wolno zapominać o tym, że ciągle o tym my myślimy. Czy to oznacza, że pan profesor może się skusić jeszcze na napisanie książki z jakimś historycznym sznytem, na przykład dotyczącej rewindykacji? Czasu już mam niewiele. Chciałbym skończyć te 2 książki, które w tej chwili piszę. Wiem, że Wolters Kluwer czeka, a jest taki miły, że czeka i chciałbym tę obietnicę spełnić. Panie profesorze, uprzejmie panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również państwu.